Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Gratulacje, zwyciężyłeś kolejną walkę na zawodowym ringu. Widać, że jesteś nieco zmęczony po tym pojedynku. To był twardy przeciwnik, nie dał się zaskoczyć. Chociaż parę razy wydawało się, że jest lekko naruszony. Powiedz, czy chciałeś skończyć tę walkę przed czasem? Znaczy, podczas walki się nie nastawiam na to, żeby skończyć walkę przed czasem. Po prostu realizuję założony wcześniej plan. I jeżeli walkę uda się skończyć przed czasem, to dobrze. Jeżeli nie, no to Bóg sobie podoba, by wygrać. Niezależnie w jaki sposób, tak? Czy w którymś momencie walki poczułeś, że masz przeciwnika w garści i możesz tą walkę skończyć wcześniej niż po ostatnim gongu? Tak, widać było, że przyjmuję dosyć mocne ciosy i myślałem, że po kolejnych po prostu skapituluję. Dotrzymał do końca. Okazał się z dobrej strony. A jak tą walkę wytrzymałeś kondycyjnie? Ponieważ nawet teraz widać, że jesteś trochę zmęczony. Czy był jakiś błąd w przygotowaniach, czy to po prostu jest tylko takie złudne wrażenie? Nie, no przygotowania przebiegały w jak najlepszy sposób, także byłem dobrze przygotowany i do kondycji nie ma żadnych zastrzeżeń. A czy czujesz, że jesteś w stanie już toczyć pojedynki na dłuższych dystansach? Tak, już przygotowuję się do walk na dłuższych dystansach. 6-8 błąd już. A czy masz jakieś skonkretyzowane plany na przyszłość, czy na razie jeszcze wszystko jest w toku? Znaczy, z tymi sprawami zajmuje się mój menadżer, Dominik Parura, razem z Andrzejem Bitrukiem. Po prostu to leży i ich gestii, żeby ustalać następne pojedynki. Czy w tym roku jeszcze zawalczysz na jakiejś gali, czy będziemy cię mogli zobaczyć? Aha. Tak jak powiedziałem, to z tymi pytaniami do mojego menadżera. W takim razie gratuluję udanego występu i życzę powodzenia w kolejnych walkach. Dziękuję. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest.